Cześć, co czytasz? Mikołajka. A co? Chcesz się przyłączyć? No. Cześć, jestem Ania, a to jest? Ala. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o książkę pod tytułem Mikołajek. Jest taki chłopiec, który się nazywa właśnie Mikołajek. On ma dużo kolegów i wspaniałą szkołę. Ma 7 lat, ma śmiesznych kolegów. Ma ani siostry, ani właśnie brata nie ma, ale za to ma dużo przyjaciół. Moja ulubiona przygoda z tej książki to jest, gdy Mikołajek przyszedł do szkoły na zdjęcie klasowe i jego kolega przebrał się jako kosmita, bo chciał fajnie wyglądać, bo jego tata jest bogaty i to, co chce, kupuje, bo to jego kolega to też jest jedynak. Mikołajek się poszedł schować do toalety, bo on nie chciał tego zdjęcia, bo się obawiał, że źle wyjdzie. Dzieci, ostatni rząd, stać prosto, proszę! Jestem Mikołaj, mam bardzo fajne życie i nie chcę, żeby się zmieniło. Jedź prosto, prosto. A to są moi rodzice. Jedź prosto, no jedź. Daj, jedź, sam sobie jedź, przez ciebie wszystko mi się myli. Ale któregoś dnia rodzice zaczęli się jakoś dziwnie zachowywać. Będę miał braciszka! A duży jest taki bobas? Taki mniej więcej. To już po twoich zabawkach. I w ogóle już po tobie. Kto mi opowie historię Tomcia Palucha? Ananiasz? Był to najmłodszy syn w rodzinie Drwali, którzy chcieli swoje dzieci porzucić w lesie. A może byśmy tak w najbliższy weekend skoczyli do lasu, he? Jeszcze sami się dowiedzcie, co się tam stało dalej. No i bym chciała bardzo, bardzo was zachęcić do tego, żebyście ją przeczytali, bo jest bardzo ciekawa i bardzo można się wiele... Mikołajek ma dużo tutaj opowieści poza szkołą, w szkole, z kolegami. Z psem. Z rodzicami. Z mamą. Z dziadkami. No i papa.